Sebastian Kawczyński, jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności. Możemy powiedzieć, że elektromobilność jest szansą dla odnawialnych źródeł energii. Ale tak naprawdę trudno sobie wyobrazić elektromobilność bez nich. Odnawialne źródła energii są niezbędne, żeby zapewnić odpowiednio niską emisyjność samochodów elektrycznych, które, jeśli będą ładowane energią z brudnego węgla, mogą przekroczyć normy CO2 akceptowane przez Unię Europejską, które w kolejnych latach będą skokowo spadać, wręcz mogą być bardziej emisyjne niż nowoczesne diesle, niż samochody napędzane nowoczesnymi silnikami diesla. Większy udział odnawialnych źródeł energii w ładowaniu samochodów elektrycznych pozwoli uniknąć tego niebezpieczeństwa. Pozwoli też ocalić kopalnie i elektrownie węglowe jako źródła energii dla pojazdów elektrycznych. Szczególne miejsce wśród odnawialnych źródeł energii, które mogą być wykorzystywane do ładowania samochodów elektrycznych, zajmują biogazownie. Są one stabilnymi źródłami energii. Ich funkcjonowanie można porównać do elektrowni węglowych. Nie są potrzebne w związku z tym magazyny energii, o których nie do końca wiemy, jak będą funkcjonować i jak się będą sprawdzać przy szybkim ładowaniu. Więc biogazownie wydają się być z technologicznego, technicznego punktu widzenia najlepszymi odnawialnymi źródłami energii, które najlepiej nadają się do wykorzystywania w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych. Pytanie, czy ta szansa zostanie wykorzystana. Są też oczywiście wątpliwości związane z lokalizacją tych ładowarek. Nie każda biogazownia znajduje się przy ruchliwej trasie. Przy czym to jest kwestia otwarta, jak będą planowane podróże samochodami elektrycznymi. Być może będzie to wyglądało nieco inaczej niż w przypadku normalnych samochodów, zwykłych, obecnie funkcjonujących, bo proces ładowania trwa dłużej i z całą pewnością ładowarki na trasach będą musiały być rezerwowane. W takiej sytuacji być może w niektórych punktach dojazd do ładowarki ulokowanej przy biogazowni będzie się opłacał. Uważamy więc, że w Polskim Stowarzyszeniu Elektromobilności uważamy, że należy takie rozwiązania promować, należy wspierać elektromobilność ze względu na to, że jest to dobry projekt, ze względu na jego wpływ na zdrowotność społeczeństwa, na warunki życia w Polsce, a także ze względu na powiązanie z rozwojem odnawialnych źródeł energii, które są ogólnie rzecz biorąc w interesie naszego kraju. Jako jedna z trzech organizacji pozarządowych podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Energii na działania promocyjne związane z elektromobilnością w Polsce i zapraszamy Państwa do współpracy.